Witajcie, Rzymeczki, z tej strony Trevol, w kolejnym odcinku z Harczem 4 na okazji Case Redux jako rząd Fengtian. W ostatnim odcinku w sumie mieliśmy takie kolejny odcinek z przygotowań i w głównej mierze jakoś się tak nie wyróżniło aż tak bardzo, ale nasi przeciwnicy w międzyczasie wygrali wojnę z czerwonymi. Z tym uniwersum trudno mi inaczej ich nazywać, z czerwonymi, i ogólnie rzecz biorąc teraz walczą z Shanxi. Oczywiście chciałem zaatakować ich w trakcie tamtej wojny, tylko na nasze nieszczęście oni się tam trochę już szybko przeszli, zresztą no naprawdę szybka to była wojna. W takim razie ja teraz będę się już szykować na ostateczne rozwiązanie sprawy chińskiej, czyli po prostu tutaj już się zajmę tym, dlatego że wydaje mi się, że nasi przeciwnicy, chociaż udają, że są dosyć mocni, to tak naprawdę nie są. Jeżeli rozumiecie, co mi chodzi. Oprócz tego możemy sobie ulepszyć czołgi, żeby były pod to. W sumie w ogóle czołgi możemy zrobić, ale chyba mam zbyt mało doświadczenia. Tak, mam zbyt mało doświadczenia wojskowego, żeby nowe czołgi zrobić. Ostatnio sobie jedyne co to sobie te samoloty. I wysłaliśmy tutaj ochotników na wszelki wypadek, jakbyśmy tutaj potrzebowali ich, żeby pobronili trochę. Okej, przybyli już. Pytanie jest, czy musimy dawać. Pytanie jest, czy w ogóle on jest dobry. Nie, on nie jest. Ale nie musimy tobie dawać. I coś tutaj mamy ciekawego, bo to już odpaliłem. No mamy tutaj na pewno interwencję. Tutaj mamy już ostatni cel. Tutaj możemy sobie to zrobić i usunąć, czyli że Limited Investment. Okay, czy to oznacza, że już usuniemy to na zawsze? No tak, okej, dobra. Czyli to jest dobra decyzja. O, masz los. Nie wysłali nam sprzętu? Jak mogli. Teraz zapytajmy się ponownie. Wiaduję, że możliwe, że nie posiadają go i to jest jedna z tych win, ale w międzyczasie my sobie tutaj wejdziemy do tej wojny, będziemy po prostu chodzić po wszystkich bitwach i nabijać sobie punkty, ale widzę, że to bardziej my tutaj pokonujemy ich. Okej, pytanie jest, jak bardzo możemy ich tak popchnąć? Nie za bardzo. Nasze dywizje to one są trochę rozbudowane, więc to nie jest aż tak źle. Ale też nie są aż tak najlepsze, więc nie będę aż tak bardzo się cieszyć. Okej, więc to możemy zrobić 60 dni war support. Aha. W głównej mierze to wtedy po roku. Wow. Powinienem to zrobić dosłownie jako pierwsze jedno i mieć to z głowy, dlatego że po prostu nie musiałbym się aż tak bardzo martwić, a teraz to polega to na tym, że no w sumie i tak zbytnio się tutaj. Okej, widzę, że tutaj na razie w miarę się przebijamy. Jedyne co to chcę utrzymać ich stolicę, żeby nie padli aż tak szybko. Ale możliwość, nie powiem, no trochę to zajmuje. Okej. Na razie się to tutaj utrzymują. No na pewno teraz jak walczę z nimi, no to nie będzie aż tak proste tutaj im walka, więc trzeba będzie się trochę przygotować na pewien opór. Okej. O, masz los. Nie wysyłają, dobra, nie będziemy wysyłać dalej. Gadują, że nie mają tego, więc nie ma co się potrzeby tutaj
się tym zajmować, chociaż co chwilę jak to robimy, to nam zwiększa się. Chyba nie. Dobra, i znowu Japończycy mają duże wpływy u nas. Pytanie jest, czy coś musimy zrobić. Co to jest? Centralized Provincial Revenues i Divine. Wydaje mi się, że to jest gdzieś... Gdzieś kompletnie, ale to kompletnie... w innym miejscu. Szukam tego Centralized. Nie mogę znaleźć. Centralized. A tutaj jest. Okej, no tak, to trochę zajmie. To musimy przejąć stolicę, więc będzie problematyczne. I co, to może sobie porobimy jakieś tej rzeczy pomiędzy. Ostatnio to pomagało nam. Okej, peace deal w Afryce. I co tutaj możemy sobie dać na więcej? Bo się to przydałoby. Na razie stoję w tej prowincji po głównym mierze, to jest coś takiego, że chcę sobie trochę ponabijać. Expa. Ale chyba sobie będę tak pomiędzy tym przechodzić. Okay, 36 dni. Co to musimy mieć? A, to Japończycy muszą dokończyć, żeby się nam tutaj pomogło. O, super, dziękujemy, że dosłownie zakończyła się bitwa, kiedy my chcieliśmy wam pomóc. O, akurat tutaj weszli. Dobra. Nie, tutaj nie chcemy was. Jedna z niewielu rzeczy, których akurat nie chcemy. Okej. Więc po tym odblokuje się nam bardzo dużo rzeczy i dostaniemy dużo work supporta, co mi się podoba. Okej. Czym się różni to? Okej. Różni się tym, że jeszcze mamy coś przeczytać. Więc przeczytajmy. A, dobra, to jest takie dodatkowe, dobra. Dobra, co to nam da? For Division of Mandanius. To jest dobre, więc może odpalmy. I to też, chociaż w 30 dni to my dojdziemy do tej wojny. Ale na razie sobie poczekajmy. O, Zanklik, widzę, że się trochę niszło, ale my nie mamy political power, żebyśmy to zrobili. Okej. Możemy to też zrobić. Prawie wszystko robimy. Okej, co to jest? Yamato Hotel Licenses. Okej, czyli to w sumie w głównej mierze różnica. Myślę, że stabilność tutaj potrzebujemy. Chyba nam spadło. Okej, research slot może zawsze też być chętnie brany. Oj, mamy kolejnego producenta. Ja bym poszedł w range, więc pójdę w tą stronę. Okej. O, Ukraina została pokonana przez Rosję. Okej, to jest... Już jest mniej. Pozytywny znak. Okej, wracajcie tutaj. Za 5 dni zaatakujemy. Mamy problem z tym. No, nie udało nam się przez ten cały czas, żebyśmy po prostu wybudowali kolej. Ja to ustawiłem chyba w pierwszym odcinku. Okej, w takim razie zaczynamy wojnę. Niech ten gość wróci. I co tutaj możemy scavengerom dać? Okej. W takim razie wy idziecie na Pekin. No i już się nam udaje tutaj zebrać. Pamiętajcie, maksymalnie agresywne. Musimy się przebić przez ten... przez to. Okej, uda nam się przebić. Jesteśmy prawie pod Pekinem. Wejdźcie tutaj szybko.
możesz tutaj przejść. Okej. Okay. Wygląda na to, że tutaj już wszystko mamy. Więc rozszerzmy ten front. Są jakieś dywizje bez rozkazu? Nie, niezbyt. Chociaż bez doświadczenia to też jest problematyczne. Okej. Okay. Przyjmujcie to. Let them have the fun. In the matter of occupation, race, educates, recovery. We are not bandits anymore. Then we reduce. Okej, no nie będziemy dawać tutaj, żebyście się zajmowali plądrowaniem. No, miejcie trochę szacunku dla siebie, dla swoich dowódców. Ale gdzie to jest? Secure Beijing. To my już prawie jesteśmy przy tym. Dobra, jedyne co to mnie wkurza, to że nasze dywizje powinny o wiele szybciej się tym zająć, ale nie zajmują się aż tak szybko. Okej. Okej, udało nam się. Teraz wysyłamy ten sprzęt. Wiem, że to trochę marnujemy, ale jeżeli marnować na takie rzeczy, no to zawsze chętnie. Jing Zhao, National Unification Conference. Znaczy się, my... My w sumie to już jesteśmy w miarę okej, okay, jeżeli chodzi o to. Dobra, wracajcie tutaj. Dywizję. Okej, okay, mamy trzech Mountaineersów, co zawsze chętnie weźmiemy. I ciebie damy. Okej. Okay. Zakończyliśmy przynajmniej budowę kolei. To była jedna z rzeczy, których naprawdę chcieliśmy. A teraz możemy rozpocząć kolejną. Z tego co kojarzę, różnica jest taka, że jak damy to Japończykom, to oni szybciej to wybudują. Z tego co pamiętam. Okej. Gospodarka. A to może sobie wydamy na te duchy narodowe. I też możemy sobie ulepszyć samolot. Dajmy sobie fabrykę do tego. I jak na razie to chciałbym, żebyśmy jak najbardziej popchnęli ich. Ponieważ już się znajdujemy się na granicy. W sumie takiej, której się trochę okupali. W ogóle jakie macie dywizje? Macie... No jakieś. Nie najlepsze, ale my też nie mamy całego sprzętu. Mhm. Okej, 20 sali to zawsze chętnie. A tutaj też trochę. Okej, badanie na to będzie dobrze. A jeżeli chodzi o nasz front, to wygląda na to, że stanęliśmy. Jak to wygląda z zaopatrzeniem? Wygląda to tak, że my w ogóle nie mamy już fabryk. Wiemy moment, kiedy dosłownie patrzę się na nasze fabryki i ich już nie mamy. Okupacja. Naprawdę za okupację dostajemy? Kiedy ona się nam kończy? W 40 roku. O jest 10% za okupację. O, to trochę. Dobra, na razie to możemy tylko stać na granicy, więc to nie jest aż tak źle. Okej. Okay. W głównej mierze musimy się nie godzić na to. I jak nie będziemy się godzić, to wtedy... To wtedy po prostu będzie wystarczająco. Okay.
takim razie, jak już się trochę stanęliśmy w miejscu, to no, trochę dywizji ustawili. W tej mierze nie chcemy się atakować przez rzekę. Okej. Okay. Wy możecie dołączyć do tego frontu? Okej, okay, jakieś fałszywe dolary ludzie teraz produkują. Mi się nie podoba. Okej, okay, udało nam się, ale... nie powiem, jakim kosztem. Okej, okay, na razie stoimy. Fajnie było, gdyby Chińczycy by nas atakowali, ale... póki co, to my, jak widać, nie mamy wystarczającej siły. Wzięliśmy im stolicę, ale teraz mają ją dosłownie w innym miejscu. Pytanie jest takie, czy mamy jakiś dosyć pusty cokolwiek, czy nie. To musimy posiadać, no, jako własność, więc... więc tak naprawdę na razie nic nie możemy zrobić. No na razie to jedyne, co to możemy tylko czekać. Okej. Widać, że coś zrobiliśmy. O, możemy poprosić, żeby dołączyli tego, że musimy mieć 50% kapitulacji. No to raczej się nie uda. No, a póki co stoimy. Też nieźle. Co to jest? Along the Showa Steel Company. Dużo poparcia. Ale bardzo chętnie. Dobra, na razie to my... mamy taki problem, że Ching już się trochę podbudował, a my już oni, ich jest mnóstwo na tym froncie. Nasze dywizje pancerne, które miały być w miarę okej, skończyło się na tym, że aż tak bardzo nam nie pomagają. To jest smutek. Ale póki co to my musimy trochę to przegryźć i przeczekać. Nasze dywizje to one są ogólnie w miarę okej, więc nie powinno być aż taki większy problem. Co najwyżej dywizje pancerne mogą być problemem. Jeszcze jedno możemy dać. I jak to wygląda? No tutaj armia trochę mi się porusza, ale nie ma jakiejś dużej różnicy. Okej, czy coś tutaj mamy ciekawego? To by się przydało. Mamy w ogóle ile w powietrzu? Mamy w sumie wystarczająco dużo. Czekajcie, bo mamy tych. Okej, okay, Shanxi tam widzę, że się trochę upada. Szczerze, jakbyśmy zaatakowali tą prowincję, próbowali trochę mikro porobić, to może by się udało coś porobić na tym froncie. Mamy samoloty, więc możliwe, że sobie poradzimy. Tutaj mamy okupację. Okej, co tutaj się nam włączy? Tutaj możemy włączyć.
Okej, wygląda na to, że tutaj po pewnym czasie to naprawdę te wizje nam schodzą, że mają dosyć dobre dobre, jeżeli chodzi o recovery rate poziom. Przez rzekę to my to w ogóle nie będziemy mogli zaatakować, ale jakbyśmy to mogli zaatakować, to było wtedy dobrze. No, jesteśmy trochę po trzasku. Mamy na szczęście dwie fabryki, które coś produkują. No, tutaj możemy sobie wyłączyć to. Okej. Okej, widzę, że wojna się rozpoczęła w Europie. Ona też się rozpoczęła. Jedyne co możemy teraz próbować robić, to jakimś cudem przepchnąć ten front. Okej. Dobra, na razie to jest coś takiego, że w sumie my zbytnio nie mamy możliwości przepchnięcia tego wszystkiego. Bo chociaż sprzętowo jest u nas w miarę okej, to oni mają o wiele więcej dywizji. Tutaj możemy na przykład, mamy ten zielony, ale ten zielony bardzo szybko się zamienia w czerwony. Nawet jeśli nie, to oni bardzo szybko wracają na te pozycje. A nasze czołgi, które powinny być główną siłą, zbytnio sobie nie radzą. No. I tak będziemy stać, póki coś się nie stanie. To coś to byłoby, gdyby nam Japończycy pomogli w miarę. No. Okej. Próbujmy w takim razie wziąć was wszystkich. Wyślemy was tą jedną prowincję. Okej, wy tam przejdźcie. Okej, przechodzicie. Okej, jakaś misja się nam włączyła. Okej, musimy zbić poparcie dla tych. A, czyli się zgodziłem na misję, która co chwila będzie zżynać mi gospodarkę, okej. Okay. Fajnie. Dobra, w takim razie ta armia. Atakujecie. Wy też. A wy zaatakujecie po bokach, żeby przytrzymać ich. A ci niech jak najszybciej się przebiją przez to. Jak to wygląda? No, w miarę w porządku. Możemy dać force attack jeszcze. Fajnie. Pokój na Bliskim Wschodzie. Ciągle te dywizje przychodzą z powrotem.
To jest denerwujące. Już jesteśmy blisko. O, właśnie się udało przebić. Okej. W tym razie, jak już przebiliście się. Jak najszybciej wchodzicie dalej. W pewnej mierze chce mi się odciąć od te dywizje. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie zostawiłem część armii, żeby ona tam ustawiała się, żeby ona tam trzymała. Trochę fabryk wojskowych. Dajmy na artylerię. Wydaje mi się, że to będzie nam potrzebne w przyszłości. Okej. Samo tutaj przebijacie się. To będzie mało to okrążenie, ale przynajmniej coś. Okej, tutaj już są te dywizje. Zaatakujcie tych. Okej. Dobra, przebiliśmy się. Trzymajcie ich. Dobra, wygląda na to, że ich okrążyliśmy. Okej, co teraz możemy okrążyć? W sumie tutaj możemy okrążyć, ale najpierw się zajmijmy tym. 6 dywizji, no zawsze coś. Okej. Zajmijcie się tym jak najszybciej. Dobra, skończyliśmy tutaj kolej. Możemy kolejną zrobić. I tak, recovery rig. I teraz będziemy zbijać to. Dobra, to kto tam nam robi? Wangsu. O, wy ich tam w ogóle chcecie? Tam w ogóle nikim nie jesteście, więc... Backward... A, to chyba już usunęliśmy. Okej. Niech tutaj wejdzie. A my się zajmijmy jeszcze tym. Dobra, i przejęliśmy to. Teraz, w którym miejscu najlepiej zapytać? Chyba tutaj. No, wygląda na to, że plan na mikro jest planem, który powinniśmy zrobić. Okej, tutaj widzę, że się gromadzą. Jakbyśmy wykorzystali ten czas, żebyśmy normalne nasze jednostki tutaj zapytali? No właśnie. Nasze normalne jednostki. Może im by się udało tutaj przebić? Okej. No wygląda na to, że normalnym jednostkom udało się przebić. Okej, zajmijcie się tymi. O. Yo. Ej, jak to się stało, że w jednej sekundzie oni totalnie, ale totalnie są słabi? Nie jest takie, że o, są słabi, tylko oni są totalnie słabi. Oraz, to mi się podoba. Ale to jest zazwyczaj taka sytuacja, to jest problem z mapą. Więc to nie jest nic dziwnego dla mnie, który grał trochę czasu. Okej, wygląda na to, że już czas na odcinek się skończył, a ja dopiero coś zacząłem się bawić. Dopiero co zacząłem się bawić, mnie to rozporywają. Dobra. W takim razie ja tutaj tylko dokończę to wszystko i sobie będę już kończył. W ogóle to 50%, które pozdobywaliśmy, wow, to naprawdę pomaga nam. Okej, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak sami widzicie, no Chiny to jest mikro, więc siła w mikro i się nam uda. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Bez nami Travel, no to cześć!